2 lipca 2022 rok w Galerii Biała w Białymstoku przy ulicy Miłosza 2. Otwarcie sztucznej plaży dla mieszkańców Białegostoku. Czy jesteś klientem, czy nie jesteś klientem, możesz przyjść za darmo, spędzić tu chwilę czasu na miastka tropikalnego raju, palmy. Jak widzicie, nawet niektóre, choć plastikowe, to wyschnięte. Żart oczywiście. Fajny pomysł w sumie, niedrogi w realizacji, a bardzo zabawny. Przechodząc tutaj można po prostu na chwilę usiąść. Dzisiaj akurat może pogoda nie sprzyja, bo dopiero przed chwilą skończył padać deszcz, który przyniósł trochę ochłodzenia w upalnych poprzednich dniach. Przy food courcie, czyli tak zwanej strefie gastronomicznej. Proszę, nawet takie zabawki dla dzieci, czy deski windsurfingowe. Szkoda, że na tym stawiku nie można sobie popływać kajakami czy rowerami wodnymi, bo też taki pomysł sugerowałem. Zajęcia jogi dodatkowo w każdą sobotę o godzinie 10:00, różne inne atrakcje dla dzieci. No dzisiaj akurat pogoda nie sprzyja. Proszę, tutaj miała być przystań, że tak powiem, dla rowerów wodnych czy dla kajaków. No niestety troszeczkę spory pomiędzy Urzędem Miasta a właścicielem Galerii Biała powodują, że wiele fajnych pomysłów no nie jest zrealizowane. Potencjał tego miejsca jest bardzo duży, ale niewykorzystany do końca. Tu na przykład mogłyby się odbywać koncerty. Tak jak mówiłem, tam widać sztuczną wyspę dla różnych zwierzątek, które tam sobie mogą się schronić czy nocować. Tak, szkoda, że tu nie ma na przykład jakichś koncertów, że nie toczy się tu życie kulturalne. Tak samo szkoda, że na Deptaku Białostockim, też pomyślę moim Federacji Zielonych, który znalazł uznanie mieszkańców tej ulicy, którzy wtedy mieli dość już hałasu, po prostu tam był przekroczony poziom hałasu, bo samochody jeżdżące po tej nierównej kostce powodowały przekroczenie norm hałasu. Tam się nie dało mieszkać, nie dało się żyć. I do tego jeszcze te dzikie meliny. Ludzie, którzy kupowali tani alkohol w okolicznych sklepach i spożywali potem na przykład na skwerze przy ratuszu, który był wtedy w ogóle nieoświetlony, niemonitorowany. Specjalnie był tak zapuszczony po to, żeby udowodnić, że drzewa trzeba wyciąć, bo wiadomo, że nieoświetlony, niemonitorowany skwer z ławeczkami to miejsce prześladowania ludzi spożywających alkohol. Co denerwowało okolicznych mieszkańców, no nie było na pewno wizytówką miasta, ale to nie usunięcie zieleni spowodowało ucywilizowanie tego miejsca. Wystarczyło tam po prostu, tak jak w parku przy Spodkach, Parku Dziekońskiej, zainstalować oświetlenie, czyli latarnie, bo tam nie było latarni, naprawdę mówię wam, w centrum Białegostoku, w parku, na skwerku nie było oświetlenia, nie było latarni, nie było monitoringu, kamera była najbliższa tam na rogu, chyba ulicy Spółdzielczej i Rynek Kościuszki, a nie na samym skwerku, więc było wiadomo, że w ten sposób nie da się tam utrzymać porządku. To nie chodziło o wycięcie drzew, żeby ucywilizować to miejsce, tylko zupełnie inne kroki trzeba było podjąć, żeby tam to miejsce ucywilizować. No i dzisiaj po wycięciu drzew oczywiście wszyscy narzekają, bo w takie upały jest tam atmosfera nie do wytrzymania, tak zwana patelnia. Trzeba ustawiać kurtyny wodne, żeby tam obniżyć temperaturę. Tymczasem wiadomo, że drzewa obniżają odczuwalną temperaturę około 20 stopni, dając na przykład cień, powodując większą wilgotność powietrza. Więc dzisiaj można powiedzieć, że wybetonowanie, wycięcie zieleni z tego skweru było totalnym błędem, niezgodnym z dzisiejszymi trendami polityki klimatycznej. I tak dalej. A dzisiaj jeszcze dodatkowo tutaj przy Galerii Białej festiwal food trucków. Nie dość, że mają food court, to jeszcze mają festiwal food trucków.
Może pogoda nie dopisała po prostu troszeczkę, ale imprezy będą trwały przez atrakcje, przez całe wakacje. Generalnie powiem tak, hot dogi po 25 czy 22 zł. Trochę głupota, skoro obiad, można zjeść obiad obok tutaj obiad za powiedzmy cenę 20 zł. Są food trucki, są przyczepy. Generalnie nawet porcja frytek kosztuje 15 albo 20 zł, także...